Proszę Państwa, a przed nami kolejna prezentacja, kolejny gość: Marta Witkowska, psycholog, terapeutka, specjalistka w zakresie edukacji cyfrowej w Państwowym Instytucie Badawczym NASK. Zajmuje się profilaktyką, diagnozą, interwencją w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prowadzi szkolenia dla specjalistów dotyczące rozwoju i zagrożeń wieku młodzieńczego, właśnie. A tytuł tego wystąpienia: Internet po pandemii. Co i jak zmieniło się w funkcjonowaniu. Nastolatków w sieci. Zapraszam. Dziękuję bardzo i witam Państwa serdecznie. Ja dzisiaj mam takie, myślę, że bardzo wdzięczne zadanie, żeby przedstawić Państwu, przybliżyć troszeczkę nasze najnowsze badania, nastolatki 3.0. Co z nich wynika? Co możemy dowiedzieć się nowego o młodych? Jak zmienił się sposób funkcjonowania nastolatków w sieci? Po pandemii, czy to jest nowe zjawiska się pojawiły tutaj nam, czy stare, dobrze nam znane zagrożenia, i co możemy wyciągnąć z tego dla siebie i dla naszej codziennej pracy z młodymi ludźmi? Więc to, co ja chciałabym Państwu dzisiaj powiedzieć, to jest przedstawienie kilku, może takich wybranych wyników badań. Które pokażą nam to, jak młodzi ludzie w tej sieci funkcjonują i co może nas troszeczkę niepokoi, i na co powinniśmy zwrócić nieco baczniejszą uwagę, ale też. Kilka takich praktycznych wskazówek, jak możemy z uczniami o tego rodzaju zjawiskach, zagrożeniach, problemach i różnych trudnościach, z którymi spotykają się w sieci czy wokół swojego funkcjonowania w sieci, rozmawiać i czego warto jednak unikać, żeby z tym przekazem do młodych ludzi dotrzeć skutecznie. Więc powiem o kilku rzeczach. Pierwsza z nich to jest czas przed ekranem. Wielokrotnie już dzisiaj poruszana kwestia, a teraz pokażę, jak to wygląda z naszych badań. Więc a jeśli popatrzymy na to, jak to wyglądało w poprzednich latach, to widzimy, no całkiem spory wzrost, ale być może nie wydaje on się nam jakiś znaczny. 2017 rok 4, 3 godziny 40 minut, następnie 2 lata później to już było 4 godziny i 12 minut. W tym roku ostatnie badania, 4 godziny 50 minut. Przeciętny nastolatek spędza w sieci. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Tutaj można pewnie dyskutować. Pamiętajmy o tym, oczywiście, że to jest nastolatek przeciętny. Są tacy nastolatkowie, którzy spędzają w tej sieci powyżej 8 godzin dziennie każdego, przepraszam, każdego, każdego dnia. Ale musimy wziąć pod uwagę również naukę zdalną. To nam towarzyszyło, być może będzie nam towarzyszyć. Nie wiemy, jak, jak się potoczy pandemia i jak to dalej będzie wyglądać. Więc przeciętny nastolatek w tej sieci spędzał przy nauce zdalnej mniej więcej 7 godzin 40 minut w szkole. W szkole tylko we własnym pokoju przed biurkiem. I jeżeli dodamy jedno do drugiego, i jeżeli popatrzymy na to, że 7 godzin ponad prawie 8 spędzał w szkole, online, przed ekranem, a później w swoim wolnym czasie 4 godziny prawie 5, to tak naprawdę mamy 12 godzin dziennie. 12 godzin dziennie, każdego dnia przed ekranem. W weekendy ta średnia to jest nieco ponad 6 godzin. Także tak to wygląda wśród młodych ludzi. I, proszę Państwa, co może być dość zaskakujące, ich również to bardzo niepokoi. Dostrzegają swoją zależność, rosnącą zależność od ekranów, od urządzeń cyfrowych i naprawdę są tym poważnie zaniepokojeni. Ponad 65% mówi nam, czuję, że powinienem korzystać ze swojego smartfona mniej. Dlaczego smartfona? To jest dość ważne, ponieważ musimy pamiętać o tym, że prawie 100% młodzieży korzysta z internetu głównie za pośrednictwem dostępu mobilnego, czyli przez smartfony, tablety. Komputer stacjonarny nieco odchodzi w niepamięć, być może używany jest bardziej do nauki. Niektórzy gracze cenią sobie jeszcze taki kontakt, natomiast większość młodych ludzi z internetem, ze swoim centrum dowodzenia, swoim własnym wszechświatem czyli ze smartfonem łączy się bezpośrednio, ma go cały czas w kieszeni i cały czas przy sobie. No, i co, jeżeli Państwo popatrzycie na te statystyki? Ja wybrałam tylko niektóre dane z, z badania, do, do, którego, do którego przejrzenia bardzo serdecznie Państwa zapraszam też. <laughs> jeżeli przyjrzycie się Państwo tym niektórym wskazaniom, zobaczycie, jak bardzo szeroki spektrum problemów młodzi ludzie dostrzegają w swoim korzystaniu z sieci. Czym się martwią? Martwią się tym, że korzystają dłużej niż zamierzali. To znaczy, bardzo trudno jest im zaplanować swój czas ekranowy. Bardzo trudno jest im zmieścić się we wcześniej założonych, wcześniej założonych, we wcześniej założonych ramach. Przepraszam. Co więcej, mają ze sobą doświadczenie porażki. Próbowali. Korzystać mniej i to się nie udaje. To jest bardzo ważny wskaźnik i uczulam Państwa na tą daną, ponieważ jednym z takich wskaźników czynników, które mogą wskazywać nam, że dziecko jest w ryzyku poważnego nadużywania bądź uzależnienia, jest to, że ma za sobą takie subiektywne próby z ograniczenia tego swojego czasu w sieci, i, no i one się nie udają. Nie udają się raz za razem. Co jeszcze zgłaszają dzieci? Mówią o tym, że są niewyspane, zmęczone, właśnie dlatego, że bardzo duży czas spędzają przed urządzeniem. Mówią o tym, że ich życie byłoby puste. I zobaczcie Państwo, że właściwie co trzecie dziecko, co trzeci nastolatek zgadza się z takim twierdzeniem. Nie wiedzą, co zrobić bez internetu, bez smartfona, nie wiedzą, jaka może być ta alternatywa. Czym ciekawym mogliby się zająć w świecie offline? Co jeszcze? Czują przymus używania. Czują, że jak tylko odłożą smartfona, to zaraz mają ochotę sięgnąć po niego ponownie. Czują, że zaniedbują swoje obowiązki i że właściwie nic nie jest tak przyjemne, jak korzystanie ze smartfona, i to jest faktycznie duża nauka też dla nas, dorosłych, aby podpowiadać. Przepraszam, podpowiadać młodym ludziom, co tak naprawdę mogą robić w świecie offline, ponieważ internet jest tak przyjemnym bodźcem dla naszego mózgu. O tym już dzisiaj też słyszeliśmy, jest tak absorbujący dla nas. Naprawdę to jest syreni śpiew i bardzo, bardzo ciężko się oderwać od takiej, od takiej przyjemności. My sami mamy z tym problemy, my dorośli, a wymagamy bardzo często tego od dzieci, aby po prostu odłożyły smartfony, zamknęły laptopy i zajęły się czymkolwiek innym, ale tak naprawdę nie myślimy o tym, czym to coś innego mogłoby być. Co jeszcze, co nam się wydało z, z poziomu ba badaczy ważnym wskaźnikiem? Tak naprawdę dzieci coraz częściej mówią nam, moi znajomi w online, Rozumieją mnie lepiej. Z nimi mam lepszy kontakt, z nimi lepiej się dogaduję, <coughs> niż wśród swoich znajomych, przyjaciół, z którymi mogę kontaktować się offline. Więc popatrzmy na to z troszkę z lotu ptaka. Z badań wychodzi, że co trzeci nastolatek osiąga taki dość wysoki poziom Problemowego użytkowania internetu. To znaczy, że jego sposób korzystania z sieci może negatywnie wpływać na jego dobrostan psychiczny, na jego zdrowie fizyczne również. I częściej, najczęściej są to dziewczęta ze szkół ponadpodstawowych, ale tutaj zrobię gwiazdkę, pamiętajmy o tym, że w największym ryzyku Takim zagrożeniu, nadużywaniem lub uzależnieniem są młodsi chłopcy. 13 lat plus minus, 13, 14 i płeć, czyli chłopcy, to jest, ten, to, to jest ten, ta sytuacja, na którą powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę. W tym wieku, jeśli chłopcy nadużywają dość mocno internetu, to też będzie to miało najbardziej negatywne konsekwencje dla ich przyszłego rozwoju. Chciałam Państwu zwrócić uwagę jeszcze na coś takiego moim zdaniem bardzo ciekawego, a mianowicie na to, jak widzą to dorośli, konkretnie rodzice, rodzice tych nastolatków, dokładnie tych, których pytaliśmy o zdanie. I widzimy tutaj dość ciekawe zależności. Owszem, rodzice widzą, że dzieci korzystają za długo, i życzyliby sobie nawet dużo więcej rodziców, aż 80% życzyłoby sobie, żeby dzieci korzystały mniej. Rodzice rzeczywiście pokazują, mówią o tym, że tak widzą, że dzieci zaniedbują swoje obowiązki szkolne czy domowe. I tak naprawdę tutaj wiedza rodziców się kończy. Nie zauważają tego, jak wiele różnego rodzaju skarg młodzi ludzie zgłaszają, czy zauważają u siebie. Nie widzą tego, z jakimi problemami, takimi problemami somatycznymi borykają się młodzi, które są związane z ich nadmiernym korzystaniem z nowych technologii. Są to bóle głowy, zmęczenie oczu, bóle karku, bóle nadgarstka, przemęczenie, niedospanie. Rodzice nie bardzo mają wgląd, że to się w ogóle ich dzieciom dzieje. Nastolatki wskazują również na to, że rzeczywiście. Są coraz bardziej przyzwyczajone do tego, aby ten sprzęt mieć ciągle przy sobie, że ta ich tolerancja na bycie non-stop z urządzeniem wzrasta. Więc można powiedzieć, że rodzice gdzieś coś wiedzą, gdzieś dzwoni, orientują się, że faktycznie swoje dzieci widzą z, ze smartfonem w ręku coraz częściej, a właściwie być może bez przerwy, <laughs> przepraszam, ale nie wiedzą tak naprawdę, a co to robi. Ich dzieciom. I mój duży apel do Państwa: rozmawiajcie, rozmawiajcie z dziećmi, pytajcie, pytajcie swoich uczniów też, jak właściwie oni oceniają swoje zaangażowanie w internet? A czy przysparza im to jakichś problemów? Jeżeli tak, to jakich? Bo tu jest klucz do szukania rozwiązań. Jeżeli będziemy wiedzieć, co jest problemem, będziemy szukać dobrego rozwiązania. Więc podsumowując krótko tę część, co warto robić? czego nie warto robić, bo się po prostu nie sprawdza. Więc pamiętajmy o tym, aby zawsze, zawsze sprawdzić, jaka jest przyczyna nadmiernego używania nowych technologii przez dziecko, nadmiernego zaangażowania w świat online, ponieważ różna przyczyna to jest różne rozwiązanie. Zupełnie inaczej będziemy reagować i podejmować interwencje w przypadku takim, jeśli dziecko sięga, po internet, ponieważ nie potrafi znaleźć tej alternatywy. Nudzi się i nie wie, czym mogłoby się zająć, a zupełnie inaczej będziemy podejmować interwencje w przypadku dziecka, które jest na przykład nieśmiałe i wycofane w kontaktach, i w związku z tym oddala się w stronę kontaktów online, ponieważ dużo łatwiej jest mu je utrzymać. Więc pamiętajmy, różna przyczyna, różne rozwiązanie. Nie traktujmy wszystkiego jako jedną rzecz. Zawsze ustalajmy wszelakie zasady, czy domowe, czy szkolne, razem z dziećmi. To jest bardzo prosta zależność. Jeżeli stworzymy je wspólnie, zyskujemy sojusznika, zyskujemy osobę zaangażowaną, która przynajmniej częściowo do tych reguł się dostosuje. Wprowadzajmy zmiany dla wszystkich domowników, ale też wprowadzajmy zmiany w całej klasie. Jeżeli robimy to w szkole, Łącznie z nauczycielem, czyli jeżeli uczniowie nie korzystają z komórki podczas zajęć, nie korzysta też nauczyciel. Jeżeli są one dostępne na przerwach, to są dostępne dla wszystkich. Pamiętajmy o tym, aby nie, nie dzielić tych dwóch światów, jesteśmy w tym razem. No i pamiętajmy o tym, aby wspólnie monitorować nasze pomysły na ograniczenie. My możemy ich mieć bardzo wiele, ale tak jak Państwo. Doskonale znacie nastolatków, oni są niezwykle kreatywni w wymyślaniu różnych sposobów, ale one bardzo często są niezwykle wyidealizowane. I stwarza się wtedy troszkę taka sytuacja, że ja oczekuję, że moja zmiana będzie wyglądać bardzo pięknie, rzeczywistość okazuje się mniej różowa i ja natychmiast wtedy tę zmianę zarzucam, ponieważ no nie jest tak, jak sobie wyobraziłem. Więc sprawdzajmy, co wymyśliliśmy i czy to rzeczywiście w naszym życiu działa. Nie działa, to szukajmy innego rozwiązania. I teraz analogicznie, czego nie, nie robimy? Nie zabierajmy dostępu do urządzeń cyfrowych, nie odcinajmy dziecka od smartfona, od komputera. Po pierwsze, dlatego, że dla typowego nastolatka to jest śmierć towarzyska, ponieważ życie rówieśników toczy się w online. A po drugie, jeżeli nasze dziecko nadużywa, to robi to z jakiegoś powodu. To nie jest tak, że nadużywa bez powodu. Jeżeli my nie damy alternatywy, a zabierzemy to, co pozwala czuć się dobrze, to tak naprawdę sprawimy, że, że nasze dziecko, że nasz uczeń będzie funkcjonował dużo gorzej. Nie narzucajmy odgórnych rozwiązań, to już powiedziałam dlaczego. Chcemy mieć wspólników, chcemy robić to razem i chcemy, żeby uczniowie się do tego dostosowali, więc róbmy to razem z nimi. Nie etykietujmy. To jest szczególna prośba do rodziców. Nie mówmy o dzieciach, że są uzależnione, ponieważ to odbiera sprawczość. Jeżeli ja twierdzę, że jestem uzależniony od czegoś, no to co mogę zrobić? Właściwie już nic. Więc mówmy konkretami. Mówmy widzę, że w weekendy cały czas siedzisz powiedzmy przez 6 godzin bez przerwy przed internetem i wydaje mi się, że niezbyt zdrowo to dla Ciebie wypada i co możemy z tym zrobić? I nigdy, nigdy, przenigdy nie usuwajmy kąt, nie kasujmy, nie niszczmy sprzętu. Nie, nie kasujmy profilu dziecka w grze. Ono pracowało na to miesiącami. To jest ciężka praca, często z dużymi sukcesami. Jeżeli coś takiego zrobimy, to nie tylko będziemy mieć absolutny bunt, bunt na pokładzie, ale będziemy mieć, możemy doprowadzić do naprawdę bardzo poważnego kryzysu psychicznego. Przyjrzyjmy się krótko ryzykownym zachowaniom w sieci. Więc po pierwsze, ciekawostka. Spytaliśmy młodych, czy oglądają patotreści, patostreamy. 17% powiedziało nam, że tak. Część młodych ludzi, jak Państwo widzicie na górnym wykresie, nie umiała powiedzieć, czy to są treści szkodliwe, czy nie. Ale jak spytaliśmy rodziców o to, to już tylko co ósmy rodzic potwierdził i dużo więcej rodziców nie było w stanie stwierdzić, czy dziecko właściwie ogląda tego typu treści, czy może niekoniecznie. I popatrzmy dalej. Zapytaliśmy młodych ludzi, czy spotkały się z dorosłą osobą poznaną online. 14% to potwierdziło, i to jest spadek, i to nas bardzo cieszy, chociaż zastanawiamy się, czy to nie wpływ pandemii, że po prostu mieliśmy mniej okazji, aby spotykać się twarzą w twarz. Natomiast to, co jest bardzo niepokojące i na co też Państwa bardzo uczulam, to to, że co czwarty młody człowiek, który spotkał się z kimś dorosłym poznanym online, nie powiedział o tym nikomu, nikogo nie poinformował, że na takie spotkanie się wybiera, co stwarza naprawdę ogromne ryzyko dla, dla młodych ludzi. Oraz e, popatrzmy na pornografię, i potem omówię wszystkie te trzy, e, trzy, trzy dane, trzy grupy danych. E, ponad 1 czwarta młodych ludzi ogląda pornografię online, ale jeżeli Państwo popatrzycie na to, jak to się zmienia pomiędzy szkołą podstawową a szkołą ponadpodstawową, to widzimy. Ogromne wzrosty z 9% do ponad 30% u dziewcząt i z 14% do ponad 60% u chłopców. Czyli można by powiedzieć, że w szkole średniej oglądanie pornografii jest normą. I to jest bardzo niedobra dana, ponieważ to jest tak naprawdę oglądanie zafałszowanego świata, zafałszowanego obrazu relacji, który no nie ma miejsca w rzeczywistości. I teraz i jak popatrzymy na to, co o tym wiedzą rodzice, to taką świadomość, że młodzi ludzie, że ich dzieci mają kontakt z pornografią online, ma tylko 9% rodziców. I ja tu też Państwu wypisałam, jak to zmienia się ze szkoły podstawowej na ponadpodstawową. Mniej więcej 6,3% w szkole podstawowej rodziców twierdzi, że tak, moje dziecko rzeczywiście może oglądać pornografię online, i 11% szkoła ponadpodstawowa. To jest przepaść. To jest absolutna przepaść między tym co robią nasze dzieci online, a co nam się wydaje, że online robią. I teraz jak sobie z tym radzić? Co tutaj robić w takich sytuacjach, jeżeli mówimy o ryzykownych zachowaniach i szkodliwych treściach? Przede wszystkim zabezpieczamy urządzenie dziecka, zabezpieczamy sieć szkolną i młodsze dziecko tym tym silniej polecam różnego rodzaju filtry kontroli rodzicielskiej. Starsze nastolatki potrafią to obejść, mają też dostęp u kolegów, u znajomych. Tu zostaje nam przede wszystkim rozmowa i przede wszystkim tłumaczenie, dlaczego kontakt z tego rodzaju treściami no, niekoniecznie posłuży do, do prawidłowego rozwoju i, i do, 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 dobrego, do dobrostanu psychicznego. Tak? I rozmawiajmy o tym, że takie treści w sieci są i można się na nie natknąć. Większość nastolatków natyka się na nie przypadkowo. Więc nasze dziecko zazwyczaj też jest duża szansa, że się natknie na takie treści. Więc mówmy o nich, zanim uczniowie sami zaczną je zgłaszać, bo bardzo prawdopodobne, że nam ich nie zgłoszą. Mówmy o ryzykach, jakie wiążą się z oglądaniem tego rodzaju treści: że to jest narażenie na bardzo trudne emocje, że to jest budowanie fałszywych wyobrażeń i przekonań. Obalajmy mity. Które towarzyszą na przykład szczególnie pornografii, czy, czy też tłumaczmy, jaka jest po prostu różnica pomiędzy tym, co widzimy na ekranie, a jak to wygląda w realnym życiu. W szkole natomiast bardzo jasno komunikujmy politykę dotyczącą rozpowszechniania takich niebezpiecznych dla, dla młodych ludzi szkodliwych czy nielegalnych treści, na co nie powinno być absolutnie zgody. Czego nie róbmy? Nie, nie straszmy. Nie straszmy szkodliwymi treściami. One są i każdy z nas się na nie prędzej czy później natknie. Nie chodzi o to, aby się na nie nie natknąć. Wtedy trzeba by chyba nie używać internetu, ale aby umieć sobie poradzić w sytuacji, kiedy już nam się to przydarzy i szukać też pomocy, nie odbierajmy dostępu do sieci z tego samego powodu. Lepiej rozmawiać i przygotować, a nie odcinać dzieci od internetu, który jest też bardzo dobry i rozwijający. I też nie kaszmy za ciekawość. Jeśli dziecko, uczniowie oglądają treści, które naszym zdaniem nie powinny oglądać, wyjaśniajmy. Dzieci mają prawo być ciekawe i mają prawo poszukiwać różnego rodzaju informacji. I ostatni kawałek, o którym chciałam powiedzieć dzisiaj, to cyberprzemoc. Co się dzieje w sieci? Co piąty nastolatek przyznaje, że takiej cyberprzemocy czy przemocy w sieci doświadczył. Ale uważa tak tylko co dziesiąty rodzic. Co trzeci uczeń nikomu, który doświadczył takiej cyberprzemocy, nie powiedział o tym nikomu. To jest bardzo istotne. Jeden na trzech uczniów doświadcza bardzo trudnych, przykrych i długofalowych zdarzeń, które mają bardzo długofalowe skutki dla, dla psychiki. I nikomu o tym nie mówi, nie szuka też pomocy. My wiemy o tym, że cyberprzemoc, której nie zatrzymamy, będzie się nakręcać, będzie eskalować. Natomiast jak spytaliśmy rodziców, kogo młodzi ludzie proszą o pomoc, do kogo zgłaszają takie trudności, to trzech na czterech rodziców powiedziało, że właśnie do nich. Tutaj macie Państwo te granatowe, granatowe pola. To są odpowiedzi uczniów, zgłosiłem rodzicowi. I odpowiedzi rodzica dzieci zgłaszają rodzicom. Wyobraźcie sobie państwo, że rodzice w ogóle nie mieli takiej kategorii. Nie przyszło im do głowy, że dzieci mogą w ogóle nie zgłaszać. Nie, nie wyobrazili sobie tego, że, że mogą nie zgłaszać, a co trzeci nie zgłasza. Więc czy my tak naprawdę wiemy, co się naszym dzieciom dzieje w sieci? I teraz Popatrzmy na ten schemat. On jest właśnie z badania nastolatki 3.0. Znowu zachęcam do zapoznania się. Ponad, no, pomiędzy 23, może czasem nieco więcej zgłasza doświadczamy cyberprzemocy. 10% rodziców widzi, że to się faktycznie dzieciom dzieje. 70% rodziców twierdzi, że dzieci zgłaszają się do nich, a tak naprawdę tylko robi to co trzeci. Sami rodzice doświadczają bezpośrednio cyberprzemocy mniej więcej to jest 7% takich zgłoszeń, więc widzimy, że rodzice przekładają własne doświadczenie w sieci życzeniowo na doświadczenie dzieci. Natomiast to są dwa różne światy. Pamiętajmy o tym: to, że nam coś się nie dzieje w sieci, że nie byliśmy na coś narażeni, nie oznacza, że nie są na to narażone nasze dzieci. I co robić tutaj? Po pierwsze, w szkole jasno komunikujemy taką szkolną politykę dotyczącą przeciwdziałania agresji i przemocy i zawsze, absolutnie w każdym przypadku podejmujemy interwencję, jeśli takie incydenty w szkole się pojawią i uczymy dzieci rozpoznawania zachowań przemocowych, ponieważ dzieci bardzo często nie wiedzą, czy, zostały, czy to był żart, może taki nietrafiony, czy to już była przemoc. Uczmy, um, uczmy czym są zachowania przemocowe, agresywne. Czym są takie zachowania w sieci i budujmy też kulturę zgłaszania takich sytuacji zarówno wtedy, jeżeli to przydarza się mi, jak i kiedy widzę, kiedy jestem świadkiem takich wydarzeń, kiedy widzę, że ktoś inny jest dręczony w sieci, szczególnie dlatego, że my często nie mamy dostępu do różnego rodzaju miejsc, w które wchodzą młodzi ludzie, tak? Nie jesteśmy na ich profilach, nie jesteśmy w ich grupach. W związku z tym, jeżeli będą świadkowie, którzy będą zgłaszali takie m, sytuacje, będziemy w stanie. Włączyć się i realnie pomóc. I oczywiście uczymy zgłaszania zachowań przemocowych rodzicom, opiekunom, wychowawcom, psychologom, pedagogom, czyli specjalistom szkolnym, ale też uczymy dzieci realnie, jak zgłaszać je na profilach, na stronach, administratorom, ponieważ to wydaje się intuicyjne, ale nie jest. Tak, super proste. Więc pokażmy, przeprowadźmy taką lekcję, jak zgłosić treść na, na YouTubie, jak zgłosić treść na Facebooku, na Instagramie i tak dalej. Na wszystkich tych najpopularniejszych kanałach. I no, też pokazujmy, że można zgłaszać instytucjom. dyżurnet.pl, zgłoś to, telefony zaufania czy policja. Natomiast. Czego nie róbmy? Już kończąc, nie rozdzielajmy tych dwóch światów. My często mamy taką tendencję do myślenia, że jeżeli coś dzieciom się wydarza w online, to jest takie mniej prawdziwe, mniej dotkliwe, mniej bolesne. To boli tak samo. Przemoc boli tak samo, niezależnie od tego, gdzie dzieci jej doświadczają. A poza tym, cyberprzemoc najczęściej stosują rówieśnicy dziecka, kolegi, koleżanki z klas, koledzy, koleżanki z klasy. I nie bagatelizujmy też doświadczeń dziecka to co mu się przydarza jest ważne i jeżeli nie zadziałamy przemoc będzie eskalować. Zapraszam Państwa do pobrania raportu na Nastolatki 3.0, jest tam dużo, dużo, dużo więcej informacji. Ja przez te dwadzieścia parę minut byłam w stanie przekazać tyle, ale na pewno Państwo będziecie długo cieszyć się tą lekturą i dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o Pytania dodatkowe, to na pewno trzeba powiedzieć. Ja na przykład znam też osobę, e, e, ucznia, który jest przeszczęśliwy, że ma zdalne lekcje, bo są i takie osoby. W takim razie tylko na koniec podsumowując, to no wybierzmy to pytanie dotyczące korzyści. Czy z tych zdalnych e, lekcji, z tego pobytu w sieci wydłużonego są, są właśnie jakieś korzyści poza tymi zagrożeniami, o których mówimy? E, absolutnie tak. E, przede wszystkim e, to jest tak, że troszkę odwróciły się role. I troszkę uczniowie stali się nauczycielami swoich własnych nauczycieli, ponieważ nagle się okazało, że w tej edukacji zdalnej ich kompetencje, ich wiedza, ich umiejętności, znajomość biegłość różnego. Tak, biegłość, ale też znajomość różnego rodzaju narzędzi, które można było zaadoptować do, do szko, szkolnej pracy, okazała się naprawdę zbawienna. I nagle to oni byli w roli tych ekspertów, którzy pokazywali swoim nauczycielom, jak z różnych rzeczy korzystać, jak je zaimplementować. I to naprawdę bardzo myślę, że wzmocniło taką współpracę pomiędzy nauczycielami, uczniami. Naprawdę stworzyło warunki na to, aby troszkę inaczej na siebie popatrzeć. Ale oprócz tego, oprócz szkolnej sytuacji, młodzi ludzie też nam mówią, że dzięki sieci oni naprawdę. Utrzymali takie ważne, znaczące kontakty. Dwie trzecie młodych osób tak mówi, że, że to nie stracili czegoś, co było dla nich ważne. Ja też zawsze podaję taki przykład, że często rodzice się zrzymali, że po tylu godzinach lekcji w komputerze dziecko swój wolny czas dopada do komputera, odpala grę i tam godzinami gra i rozmawia na czacie. No i chcieli dzieci odcinać, wyjść, wyjść na dwór, jeśli możesz, zajmij się, poczytaj książkę, zrób cokolwiek. Ale zastanówmy się, ponieważ spędzanie czasu z rówieśnikami jest kluczowe dla młodych ludzi. Więc mimo tego, że już wiele godzin siedzieli online, to warto jest, aby jednak spotkali się w tej grze, spotkali się na tym czacie, pogadali między sobą, zrobili sobie takie spotkanie towarzyskie, to, co my rodzice powinniśmy zauważać i o czym przypominać, to o takiej cyfrowej higienie. Dużo siedzisz online, okej, okay, wstań co jakiś czas, napij się, zjedz, rozprostuj kości, dbaj o to, aby było to w miarę higieniczne. Zwłaszcza, że to może być kontakt międzynarodowy, przy okazji nauka języka obcego Absolutnie. na przykład. Absolutnie tak. Bardzo dziękuję za tę dziękuję. prezentację. Marta Witkowska, psycholog. Ta część tematyczna naszego spotkania dobiega końca, proszę Państwa.